to lecimy, panowie. Wylądować wylądujemy. A tak wygląda łazienka w samolocie. Bardzo mało tu miejsca, ale robi wrażenie, co? Fajnie. Niby takie skrzydło też cieszy. Tak, doleciliśmy, ale żeby wydostać się z lotniska, trzeba przejść taki tunel. Dobra, wyszliśmy z metra i zaraz idziemy tam do Mercadone, do marketu hiszpańskiego. No i taki widok wieczorem. Jesteśmy w takim punkcie widokowym i widzimy tutaj całą panoramę miasta. A wieczorem idziemy właśnie przez taką, można powiedzieć, alejkę. Są przepiękne palmy. Pokażę wam je na dniach w świetle dziennym. Do pokoju wchodzimy normalnie na kartę jak w hotelu. No i tak wygląda nasz pokoik. Szafeczki również na kartę. Pyk. Śpimy na takich łóżkach piętrowych i mamy taki widok przez okno. No powiem wam, warunki jak na taki hostel, rewelacja. Za tym pięknym widokiem mamy jeszcze tutaj na dole taki ogród, jakieś juki i tutejsze drzewka, łazienka. Mamy kibelek, umywalki, maleńki taki prysznic. No ale kurczę, powiem wam, jak na cenę 10 euro za nocleg to jest naprawdę bardzo fajne. A taki mamy socjal. Stoliki, krzesełka. Time to relax. Kaktusy. I tu zawsze sobie robimy takie śniadanko. Ma to też swój klimat, fajnie. Tam się szykują w górę. Takie przepiękne budowle tutaj mamy. Super, i wszędzie, tak naprawdę w całej Hiszpanii, skutery, motocykle na każdym rogu. Fajnie, robi to wrażenie. Jaki klimat, tutaj zwykła ulica, a tutaj mamy od razu, o, czerwone muszę szybko przebiec. Taki widok, normalnie, jest klimat. Super. Teraz do Parc de la Font del Raco. Deraku, i zobaczysz na samym początku. Ale pięknie. Dobra, włączę się na górze. Już jesteśmy prawie na samej górze. No widoki ciągle rewelacyjne. A tutaj na górze mamy taki parking. Taki. W pięknym lesie. Wyobraźcie sobie, jakbym tutaj dobro przyjechał. Wstaję rano, otwieram szybę i widzę tak przepiękny las. Taki widok. No i zobaczcie, kaktus. Nie jakaś sosenka jak w Polsce. I takie małe, a cieszy. Piękny ptaszek. Nie wiem, co to za gatunek. Ale zobaczcie, w Hiszpanii taki towarzysz, na cześć. Super. Dobra, dotarliśmy tutaj na górę i zaraz wam pokażę widok. Zobaczcie, jaki piękny. Pod górę i zobaczcie, jaki duży spadek i ciągle te przepiękne widoki. Jestem już, kochani, na górze. Zaraz wam pokażę, jaką ścieżką piękną tutaj idę. Z tej strony przepiękne widoki w dół góry. Tutaj tą ścieżką właśnie zamówiłem. Idę cały czas, a tutaj zobaczcie. Po drugiej stronie też, no normalnie jest taki klimat. Powietrze piękne
i w oddali tylko słychać motocykle. Super. Z takiej zwykłej ścieżki wyłania się. Od 22 chyba. Takie cudo. Ja mam ochotę wam zrobić zdjęcie, jak robicie zdjęcie. Naczko piękne wyszło. I teraz zobaczcie, jaki mam widok z samej góry. Wzgórze Tibidabo. Cisza, spokój. Wzgórz, z którego rozciąga się przepiękna panorama na całą Barcelonę i na całą aglomerację. Może dzisiaj pochmurnie. Naprawdę fantastyczna pogoda. Dokładnie tak. Jesteśmy teraz na takim punkcie widokowym. Słońce z 15 stopni. Teraz troszkę poleżymy, odpoczniemy, zaczerpniemy witaminę D. Zrobiliśmy około 10 km. No i jesteśmy właśnie już na samej górze i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Templo Expiatorio de España. Super, robi wrażenie. Ani mamy wieczór, zrobiliśmy około 20 km, więc nogi nam wchodzą w dupę. Dlatego dla lepszej regeneracji na wieczór delikatne łycha skoro. Na oczyszczenie organizmu. Na zdrowie. Wasze zdrowie. Trzeci dzień, kochani, w Barcelonie. Wczoraj do około 4 byliśmy na mieście. Oczywiście wszędzie po prostu idziecie 100-150 metrów i man, do you want weed? Do you want coca? Normalnie non-stop, na każdym rogu jakiś murzyn namawia na kokainę, na marihuanę, na striptease. Już pod koniec mówiliśmy, we are not interested, we are gay. I tak, dzisiaj będzie około 19 stopni. Zobaczymy Sagradę Familię. Pójdziemy na pewno na plażę. Więc pokażę wam, jak wygląda hiszpańska plaża. Nie ma wykrywacza, więc troszeczkę mnie to irytuje, ale pokażę wam co i jak. Włączę się później, do zobaczenia. I moi drodzy, trzeciego dnia mamy pogodę taką, że to się w pale nie mieści. Piękne słoneczko. Jest tu idealnie, jest 19 stopni. Zaraz idziemy na miasto, troszkę się popalamy. I Sagrada Familia. Ale robi wrażenie. Zobaczcie, jakie to jest ogromne. Przepiękne. Zobaczcie, plac do gry w bóle. W Polsce ani w żadnym innym kraju czegoś takiego nie widziałem. Fajnie, starsi ludzie spędzają sobie aktywnie czas. A tak to wygląda z drugiej strony. Jest po prostu olbrzymia. Ludzi tłum. Mamy, zobaczcie, tak naprawdę dzisiaj sobota, a ludzi normalnie jak w sezonie. Elegancko się, kochani, ubrałem i idę śpiewać w mecze. Zobaczymy, ile uda się zarobić przez, powiedzmy, 15 minut. Zaraz się włączę na jakimś utworze i potem pokażę wam podsumowanie. Znajduję się teraz w meczu w Hiszpanii i zaraz zaśpiewam kilka utworów ze specjalną dedykacją dla wszystkich Polaków. Me pied, j'épouse mes Jésus sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre Dame? Quel... I oto podsumowanie, 2,51 euro, czyli jakaś ponad dycha w 15 minut, całkiem nieźle. Pójdę wieczorem, bo teraz jestem mega zmęczony i jeszcze raz spróbujemy coś zarobić. Idę właśnie wzdłuż głównej ulicy. Ludzi jest całkiem sporo. Tętniące życie miasto, można powiedzieć. I zaraz będę szedł tak naprawdę na plażę, na Barcelonetę. Pokażę wam przepiękny zachód słońca, mam nadzieję. I schodzę sobie po takim deptaku i patrzcie. Zarąbiste są te palmy. No i jest tam woda i zachód słońca. Z tej strony niestety nie będzie widać. No i tak się prezentuje ta plaża. Robi robotę, co? Ten wielki hotel w oddali. Super. Ja już myślałem, że nie spotkam żadnego poszukiwacza o tej porze roku. Fajne. Kochani, wszędzie te palmy.
Co tak przyjemny widok. Super. Proszę bardzo, jakie jachty. No i palmy wszędzie. I w pobliskiej knajpie taki piękny obiad za 7 euro. I na lepszą regenerację William Lawson's No Rules Great Scotch. Patrzcie, mamy Vertulio, kurz hiszpańskie. Tylko jest jeden mankament. Trzeba założyć kartę, którą dostajecie dopiero po miesiącu. Więc niestety nie możemy wypożyczyć sobie pojeździć. Piękna pogoda dzisiaj w Barcelonie, troszeczkę wieje, ale jest około 19 stopni, naprawdę mega klimat, zobaczcie. Skate park z takimi drążkami do podciągania. Potem podejdę z bliska, wam pokażę. A tutaj oczywiście dla zdrowotności. I zobaczcie, tutaj mamy morze. I tutaj chyba najfajniejszy park do ćwiczeń, jaki w życiu widziałem. Więc normalnie wszystko, zobaczcie. Ludzie aktywnie sobie trenują. No to bardzo fajne ćwiczenie wśród parku. Kochani, jutro tak naprawdę cel podróży, półmaraton w Barcelonie. Myślę, że atmosfera będzie nieprawdopodobna. No i co, widzimy się po biegu, do zobaczenia. I słuchajcie, ledwo żyję, bieg był naprawdę bardzo trudny, ale jest. Jest doświadczenie niesamowite, atmosfera, ludzie. I mamy to, 2.17 i półmaraton ukończony w Barcelonie. Wiecie, przebiegliśmy dzisiaj półmaraton w czasie 2.17. No i powiem, że zaraz umrę. Nie mam na nic siły. Jestem tak zmęczony jak nie wiem. Po prostu tak zmęczony byłem bardzo, bardzo dawno. Nie no, niech mają na żywo. Moi drodzy, ostatni wieczór w Barcelonie i taki klimatyczny utwór, który idealnie oddaje te emocje, które nam teraz towarzyszą. How do I say goodbye to what we have? So hard to say goodbye to yesterday. I kochani, wracamy już powoli na lotnisko w Krakowie. Tutaj ostatnia stacja w Barcelonie. Jedziemy do miasta Girona czy jakoś tak. I nagram wam filmik kolejny już w tym przepięknym mieście, które troszeczkę zwiedzimy. Do zobaczenia. A tutaj normalnie takie umilenie podróży na sam koniec. Super Mario. No już jesteśmy w Gironie. Bardzo fajne takie wąziutkie uliczki, alejeczki. Naprawdę wygląda to rewelacyjnie. No i zobaczcie, piękna pogoda, cisza, spokój. Jest to naprawdę bardzo spokojnie w porównaniu do Barcelony. No i to przepiękne, naprawdę przepiękne, przepiękna roślinność. Super. I słuchajcie, weszliśmy teraz na taki punkt widokowy i zaraz zobaczcie piękną panoramę miasta. Girona. Góry, przepiękne budynki. No i naprawdę, tutaj w porównaniu do Barcelony jest totalna cisza. Widzicie, jakie cudowne. Tutaj normalnie weszliśmy. Zobaczcie. Normalnie z tego punktu widokowego, co wam nagrywałem, panoramę miasta, zobaczcie. Takie przejście i tutaj taka alejeczka. No coś przepięknego. A teraz ostatnia chwila relaksu. Taka ławeczka. No pięknie, naprawdę przepięknie.
tutaj jeszcze chyba najwyższy punkt widokowy. Patrzcie, miasteczko normalnie wśród drzew. No robi niesamowite wrażenie. Widoki no nie do opisania i to słoneczko w Polsce syf kiła mogiła, a tutaj plus 19 stopni. I patrzcie, no i tu schodzę do takiego granicy tak naprawdę. Stamtąd przyszliśmy. Dokładnie z tego miejsca. I bajka. I zobaczcie, czy nie jest to piękne, klimatyczne miejsce. Jesteście sobie w takim normalnie zagajniku. Tutaj zobaczcie, macie ten, macie kranik. Zaraz zobaczymy, czy działa. No akurat nie działa, ale to nie ma problemu i tak jest przepięknie. Zobaczcie. Tutaj jakaś sceneria. Fantastycznie. I tu jakieś owoce, nie wiem co to jest, ale wygląda super. No i tak kochani, jesteśmy właśnie na lotnisku w Gironie i kończymy naszą wspaniałą podróż. Jeszcze trzeba wylądować. Dokładnie. Więc jeszcze zrobię wam ujęcie może z lotu, albo już jak wylądujemy w Warszawie. Sorry, w Krakowie. Za mną znajduje się strefa bez słowa, można kupić jakieś pierdółki, ale powiem wam, że ceny są tak naprawdę w Oszą w Polsce takie same. Ja tylko dodam u ciebie mentalność Polak, tam jest na ładnie podać środki i tam zrobić rzeczy i nie za darmo wynieść. Pozdrawiam. Dokładnie. Ciebie kochani. Tym razem Ryanairem. Widzimy się na lotnisku w Krakowie. I to już ostatni filmik, moje kochani. Właśnie wracamy Intercity z Krakowa do Warszawy. Mam nadzieję, że wam się podobał taki urlop w Barcelonie. Następnym razem zobaczymy, może uda się wyjechać samochodem i nagrać bardzo fajny filmik. Trzymajcie się i do następnego.